Witam serdecznie. Dziś chciałem opowiedzieć troszkę o COP w tych dniach, kiedy temperatura spadała do minus 16 stopni Celsjusza. W poprzednim odcinku pokazałem Wam, jakie było zużycie energii elektrycznej, natomiast też, co jest bardzo ważne dla pompy ciepła, to jest COP. COP to jest współczynnik efektywności pompy ciepła. Czyli to jest coś, co określa sprawność urządzenia. Albo innymi słowy, można powiedzieć, że to jest stosunek ilości energii wyprodukowanej do ilości energii elektrycznej pobranej. I teraz tak, wejdziemy sobie tutaj w ustawienia, sprawdzenie systemu. Musimy cofnąć się do historii. Dzisiaj jest niedziela, 24 stycznia. Tutaj mogę sobie jeszcze o tydzień mogę zobaczyć z takimi detalami. Tabelki. Historia poboru energii. I tutaj jest taka opcja COP. Wchodzimy w COP z jednego tygodnia. I teraz to, co nas interesuje, to jest niedziela, 17 stycznia. COP wynosiło 2,0. I poniedziałek. 18 stycznia 2,0. To są te 2 dni, kiedy temperatura była minus 16 stopni, dzień i noc. Może wahania były rzędu 1-2 stopni, góra, dół, no ale średnia była około minus 16 stopni. Czyli COP wynosiło 2,0. Czyli z 1 kWh pobranej z sieci udało się wyprodukować 2 kW ciepła, które było dystrybuowane na cały dom. Jeżeli popatrzymy tutaj dalej, temperatura wzrastała i tutaj mamy środa około COP 2,9, czwartek 3,2, piątek 3,2. I teraz, jeżeli się cofniemy na cały miesiąc, tutaj możemy zobaczyć cały miesiąc i COP było w styczniu, mamy średnie COP 2,5, w grudniu 2,8. W listopadzie 3,1, w październiku 3,9, no i tutaj wzrasta, bo tutaj to ogrzewanie już raczej było wyłączone. Jedyne co to ogrzewanie było wykorzystywane, pompa ciepła była wykorzystywana do grzania ciepłej wody. I tu jest, no tutaj 4,3, 4,6, w czerwcu 5,3 COP. I to takie ciekawe. W nawiązaniu właśnie do tych skrajnie niskich temperatur. Pozdrawiam serdecznie.